Jesteśmy po pierwszym tygodniu przygotowań. Oceńcie tutaj warunki, jak trenujecie, co trenujecie, ogólnie atmosferę w drużynie. Jesteśmy w ośrodku Gold City, w Alanii, w Turcji. Bardzo. Na Bułgarii. No tak, tak Tomek, tak. W bardzo fajnym hotelu, super warunki, super przygotowane dwa boiska. Także no, warunki idealne do tego, żeby tylko szlifować formę. Także no ja szlifuję, nie wiem, chłopaki. Zobraziłeś się? Nie. Coś o samych treningach, jak one wyglądają, co w tym momencie, na co przykładacie w tym momencie największą rolę? Czy są to treningi siłowe, czy bardziej kondycyjne, techniczne? Jak to z waszej strony wygląda? W tym momencie można powiedzieć, że takie najcięższe treningi są już za nami, tak? Które odbyliśmy w Mielcu. Przyjeżdżając tutaj nastawialiśmy się tylko i wyłącznie na poprawienie dynamiki i szybkości i cały czas to doskonalimy. Także taki tyle. No tak, tak, teraz właśnie skupiamy się nad takimi detalami, które są bardzo ważne na naszym poziomie, także no myślę, że trener tutaj Bodzio wyciska z nas ostatnie poty i mam nadzieję, że to przyniesie efekt w postaci dobrych występów w ligowych meczach. I no ja przynajmniej jestem dobry, myślę, że damy radę. Wszyscy w Mielcu mówią, że takiej rywalizacji o miejsce w pierwszym składzie na bramce nie mieliśmy od wielu lat, jak się do tego ustosunkujecie. Ja myślę osobiście, że taka rywalizacja wpłynie na każdego pozytywnie, a trener z takiego obrotu sprawy myślę, że jest bardzo zadowolony, bo tylko pozytywny ból głowy u niego w tym momencie występuje, także tyle. Ja może zapytał Rafała, jak ty właśnie postrzegasz tą sytuację, o którą zapytał nas operator. No, oczywiście konkurencja jest bardzo duża. Jest. Trener ma naprawdę, myślę tak, że tak jest, że ma problem z wyborem, kto ma stanąć w bramce. No i mam bardzo dobrą konkurencję. Co więcej. Dobra, już nie podlizuj się tak, kolego. Jesteś z nami nowy zawodnik i tak może powiedz, jak postrzegasz tutaj to, co zastałeś, jak właśnie postrzegasz pracę trenera, jak postrzegasz, nie wiem, nas, nowych kolegów na treningu. Tylko nie mów, że wszystko super, fajnie, to no. Jak jest, no. Mów szczerze, że jesteś najlepszy, że nie wyobrażasz sobie innej sytuacji, niżeli to, że zostaniesz pierwszym bramkarzem i wygryziesz nas obu, gdzie my będziemy spoglądać z trybun na ciebie, jak sobie radzisz na boiskach pierwszoligowych. No nie no, wszystko jest oczywiście pozytywne. Treningi są bardzo ciężkie, jeżeli się przykłada. Tak jak chłopaki mówili, teraz robimy dynamikę. Szybkość, także trzeba to wszystko doskonalić. No a kto stanie w bramce, to się okaże w niedalekiej przyszłości. Przy starcie ligi. Jak już wracamy, rozmawiamy o lidze. Trudna runda przed Stalą Mielec. Jak oceniacie szanse naszej drużyny? Bo nikt w Mielcu nie wierzy, że może być inaczej jak utrzymanie. I myślę, że wy też podzielacie zdanie wszystkich kibiców. Nikt w Mielcu nie myśli oczywiście o tej najgorszej rzeczy, czyli spadku. Wierzymy wszyscy, tak kibice, że damy radę i po to tu jesteśmy właśnie, żeby doskonalić nasze umiejętności i pokazać się z najlepszej strony, bo 10 meczów przed nami wyjazdowych, które będą na pewno bardzo, bardzo trudne i myślimy, że podołamy temu zadaniu i utrzymamy się ku pokrzepieniu serca. No ja myślę, cóż, no runda rewanżowa na pewno bardzo ciężka, trzeba się będzie bić, szarpać o każdy punkt. No jesteśmy
mało komfortowej sytuacji, bo w drugiej części tabeli. No i na pewno duży tutaj krok jest wykonany organizacyjnie w tym celu, żeby utrzymać tą pierwszą ligę w Mielcu i myślę, że wszyscy chłopacy, jak tu jesteśmy w drużynie, postaramy się, zepniemy dupska i będziemy zapierniczać na boisku tylko po to, żeby właśnie ta pierwsza liga została w Mielcu, bo myślę, że miasto i kibice na to zasługują, jest popyt na piłkę nożną, ludzie chcą oglądać dobry poziom na stadionie i mam nadzieję, że wspólnie zrealizujemy ten cel. Do startu ligi pozostało już niewiele czasu, czego można Wam życzyć całej trójce? Przede wszystkim zdrowia i zdrowej rywalizacji. Tyle ode mnie. No zgadza się, no zdrowie najważniejsze. Jak zdrowie jest, to wszystko inne da się zrealizować. Jestem tego samego zdania co chłopaki. Zdrowie jest najważniejsze. No też to przyjdzie samo. Teraz mamy trzy pytania do trenera Wyparło. Pierwszym pytaniem jest, jak się mieszka z panem kierownikiem razem w pokoju? Mam takie pytanie tutaj może trochę w imieniu młodszego kolegi, bo jutro obchodzi 18 urodziny. I tak się mnie skromnie tutaj podpytywał. Chciałbym sobie samochód kupić i ja tak wpadłem na pomysł, czy może trener by mu, nie wiem, polecił albo odlecił. Bo myślał chłopak nad Hondą Civic i się zastanawiamy, czy to tam dobrze hula wszystko, czy te rozrządy trzeba tak często wymieniać, czy makopy to dobre, czy nie wiem, dziewczyny się oglądają na ulicy. Tak, ogólnie, mogę się chcą dowiedzieć. A trzecie pytanie ode mnie, czy by może trener tak podsumował nieoficjalnie, humorystycznie naszą trójkę? Zaczynamy nową serię odnośnie pytań do zawodników Stali Mielec, m.in. do nowo pozyskanego bramkarza Rafała Stroczka. Moje pytanie brzmi tak, w którym roku powstał nasz klub Stali Mielec?